Pani marszałek, Wysoka Izbo. Jakim trzeba być podłym człowiekiem, aby teraz, gdy Polki i Polacy zmagają się z szalejącą w kraju zarazą, wyciągać z szuflady projekty łamiące prawa człowieka? Jakim trzeba być podłym człowiekiem, aby właśnie teraz wmawiać ludziom, że projekt o oszukańczym tytule Stop Pedofilii jest najbardziej palącym problemem w Polsce? Projekt, w którym do worka z hasłem pedofilia wrzuca się nauczycieli, lekarzy, edukatorów seksualnych i oczywiście gejów, na punkcie których PiS ma jakąś fiksację. Pytanie mam takie, z jakiej choinki państwo się urwaliście, że pod obrady dajecie projekt, który mówi o tym, o szalejącej zarazie i o tym, żeby zakazywać aborcji? Po co wprowadzacie te projekty pod obrady? Szanowni państwo, nie ma sensu mówić o tym projekcie, który dzisiaj jest przedstawiony, bo ten projekt to stek bzdur. Szanuję tych, którzy się pod tym podpisali, ale te osoby, które podpisały się pod tym, zostały zmanipulowane, bo w projekcie Stop Pedofilii nie ma ani pół słowa o walce z pedofilią. Jest za to mowa o tym, aby na 3 lata zamykać te osoby, które informują dzieci o złym dotyku, o tym, czym jest HIV, czym jest rzeżączka, czym jest bezpiecznie uprawiany seks i jak uniknąć niechcianej ciąży. Ten projekt nie walczy z pedofilią, a z edukacją seksualną. Ten projekt zawraca Polskę do mroków średniowiecza. Ten projekt gloryfikuje zabobony, a eliminuje rzetelną i naukową wiedzę. Ten projekt to gniot absurdów i jego miejsce jest po prostu w koszu. I ten projekt uderza w bezbronność dzieci, bo dziecku, jak nikomu innemu, potrzebna jest wiedza o złym dotyku i że ksiądz, wujek, brat, ojciec i sąsiad, ani nikt inny nie ma prawa dziecka wykorzystywać. Dlatego Lewica składa wniosek o odrzucenie tego projektu w pierwszym czytaniu. I jedno jeszcze zdanie. Jakim trzeba być draniem, aby grać tym wszystkim i właśnie teraz, podczas pandemii groźnego wirusa, wkładać pod obrady projekty, które walczą z prawami człowieka? Jakim trzeba być draniem i podłym człowiekiem, panie Kaczyński i pani Witek? Pani poseł, przed chwileczką przysłuchiwałam się przy tamtym punkcie, jak pani była bardzo przerażona i zdegustowana sposobem wypowiedzi przez jednego z posłów Konfederacji. To, co pani w tej chwili zrobiła, ja się dowiedziałam, że jestem podłym człowiekiem, draniem, a pani jest bardzo nieuważna i nierozważna. Trzeba było słuchać pani poseł na początku posiedzenia Sejmu, kiedy tłumaczyłam bardzo wyraźnie, że te projekty muszą być procedowane. Nie ma pani, nie będzie pani kończyła. Po pierwsze proszę mi dać dokończyć. Pani obowiązkiem jest słuchać poleceń marszałka. Proszę zajrzeć do regulaminu. W tej chwili mówię ja. A pani proszę, żeby wysłuchała tego. Proszę, żeby pani tego wysłuchała. Nie słuchała pani na początku, kiedy tłumaczyłam, że musielibyśmy złamać ustawę o procedowaniu obywatelskich projektów, gdybyśmy nie dali ich na dzisiejszym posiedzeniu Sejmu. Dlaczego? Dlatego, że poprzednie posiedzenia, jak pani wie, zajmowały nas właśnie projektami rządowymi dotyczącymi walki z pandemią koronawirusa. Jeżeli to do pani nie dotarło, to proponuję, żeby pani odsłuchała to, co mówiłam dzisiaj rano i powtarzałam kilkukrotnie tutaj na tej sali. I bardzo panią proszę, Nie, a pani może mi przekazać, nie dopuszczam pani do głosu. Bardzo proszę, jeżeli chce kontynuować pani... Pani poseł, proszę usiąść na miejsce. Proszę usiąść na miejsce, nie dyskutować ze mną. Nadużyła pani mojej cierpliwości, naprawdę. I nadużyła pani regulaminu. Jeżeli pani się nie uspokoi, wykluczę panią z obrad. To jest skandaliczne zachowanie. Pani obraża ludzi w tej Izbie. Pani obraża ludzi. Nie chodzi o mnie, bo pani nie jest w stanie mnie obrazić. Ale pani się denerwuje, że ktoś tutaj swoje poglądy prezentuje, a pani co przed chwileczką zrobiła? To jest skandaliczne, pani poseł, i zastosuję tutaj wobec pani karę, bo to nie może ujść bezkarnie takie zachowanie na sali plenarnej. Wyzywanie marszałka Sejmu i innych posłów od drani, od kłamców, od oszustów, od podłych ludzi. To jest po prostu skandaliczne i niedopuszczalne. Ta sprawa będzie omawiana na prezydium Sejmu i na pewno będę wnioskowała o ukaranie pani za to zachowanie. Poseł Paulina Matysiak. Pani marszałek, Wysoka Izbo. Na wstępie od razu ustalmy, że ten projekt to nie jest